Jesteśmy tuż przed pierwszym z seansów w ramach pokazu filmów Kino Via Carpatia. Panie Piotrze, proszę nam powiedzieć coś więcej, a przede wszystkim zacząć od tego, jak narodził się pomysł na wykreowanie takiego bardzo ciekawego wydarzenia. Pomysł jest bardzo prosty. Tak jak szlak komunikacyjny, ten szlak autostrad z północy na południe Europy, biegnący przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, ma połączyć te państwa, ma wpłynąć na ich, pobudzić gospodarczo i cywilizacyjnie. Tak pomyśleliśmy sobie, że taki przegląd też powinien ożywić nasze kontakty. Przede wszystkim na początku przybliżyć te państwa, te narody, te kinematografie tutaj rzeszowskim odbiorcom, a są to bardzo ciekawe kinematografie. Generalnie sama inicjatywa, nie zamierzam opuścić żadnego filmu, natomiast informację mi przekazała koleżanka, gdzieś tam znalazła na internecie, nie wiem dokładnie gdzie. Przeczytałem sobie, w ogóle fajna jest inicjatywa, żeby z kilku krajów jakby połączyć tematycznie filmy z różnych krajów, to już jest w ogóle fajne. Przeczytałem sobie zapowiedzi tych filmów, każdy jeden wygląda ciekawie i myślę, że się nie rozczaruję. Ten szlak północ-południe jest o tyle ciekawy, że łączy narody, łączy państwa wschodnie, to są wschodnie obrzeża Unii Europejskiej, o bardzo różnych kulturach. Południe, wiadomo, to z Bizancjum, środkowa Europa, religia łacińska, katolicka, północ również. Narody, które w przeszłości wiele ich łączyło i myślę, że dalej łączy. Z Litwą tworzyliśmy jedno państwo. W ogóle pierwszy raz jestem zaskoczona, że mogę takie w ogóle przyjść na taką imprezę. Tu już recenzje słyszałam, że są filmy niesamowite, fajne, ciekawe. I jeszcze powiem Państwu, jak oglądnę i obejrzę, a myślę, że będę do niedzieli przychodzić. Właśnie w tej chwili czekam jeszcze na znajomych, którzy jeszcze nie dotarli, ale mam nadzieję, że niedługo dotrą. Wydarzenie to zauważył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który przesłał, niestety nie mógł przyjechać osobiście, przesłał do organizatorów i do uczestników wydarzenia taki adres z gratulacjami. I zauważył, że jest to bardzo cenna impreza. No, jesteśmy zaszczyceni. Jak jest? Normalnie, po miśki. Gratulacje, pasmanem, że...